tacy, kurczę, luźni, nie tacy spięci, o, o. A gdzie jest to? Pani profesor, czy filmik będzie dostępny i dla moich? A no to dziękuję. To będą mieć pamiątkę. Ale on taki nie jest na zewnątrz, gdzie no była do tak, nie jest tak ekstra. No. Znaczy tu ładniej jest, widać tak ładnie. Ale te okna niewymienione. Lidziu, czemu okna są niewymienione w tym pałacu? Przecież ty jesteś naszą przewodniczką. Tak, ruchy, ruchy, dziewczynki. Obraz rzymskiego malarza, ruiny, proszę tu zwrócić uwagę, o właśnie na tym biurku, ruiny Rzymu, Giovanni Panini z XVIII wieku, jak również pokłon trzech króli, tutaj widzimy w centrum. I to jest akurat nie podane autorstwa czy jego, ale jest też przełom XVII-XVIII wiek. Taka wnęka tej niszy, to trochę jakby przypominający, prawda, taki boczny ołtarz w kościele. Troszeczkę na to się skojarzy, jak jest. Ten ostatni obraz, też ciekawy jest, świętego Hieronima z grafika Biure. Ale też, wiesz co, to jest ciekawe, że zobacz, oni używali tych elementów religijnych obraz, nie? Łoże, a jednocześnie jako Chrystus, jest uwięzienie Chrystusa, czyli tak, kiedy przed męką. No i te podnóżki właśnie, żeby wejść. Karawany, nie, tutaj z takimi obrazami konkretnymi. Kiedyś to w ogóle były oddzielane, tak, oddzielane, ponieważ pomieszczenia nie były. Thank you.
tego roku 10 lat przeczytałam, te wakacje. A wiecie co daje pytanie? Pytanie daje przede wszystkim rozwój języka, bo mam coś do powiedzenia. To są kieliszki do likieru, tylko tak. Serwisu z mitrą książęcą. Lata 20, 30 i 1920. To niedawne. Filiżanki i małe talerzyki z serwisu z rajskim ptakiem. A jeszcze zobaczcie, jest miejsce do haftu. Tutaj widać jeszcze coś niedokończone. No bo pani oczywiście takiego buduaru, ona też zajmowała się takimi ręcznymi arcydziełami, prawda? Czyli haftem. Oni mają tak dużo tych porcelany, tak? Żebyśmy miały takie szafki na książki. No one są zakonowce. Nie są takie, wiesz? Pięknie jest ten kucharek na środku. Ale jeszcze w niektórych antykach plagi. Tak, tak. Zapiekach Radziwiłłów. Tak. Tu pieczenie. Nie właściciela. Wow. Zegarki róży Radziwiłłowej. Gdzieś pięć. Bardzo. Ja w tym roku 10 lat przeczytałam. Te wakacje. A wiecie co daje pytanie? Pomachajcie. Pytanie daje przede wszystkim rozwój języka, że mam coś do powiedzenia. Konstrukcja, żeby ją zbudować. I mam wyobraźnię, która nie jest oświecona.
tylko jest konkretnie treścią chronioną. Ja dobrze. Thank you.
Ale się śmiałem, jakby ktoś ma taki opolski przykład. To teraz pani zróbcie! Tak, bo to będzie zagłuszanie.